Zapraszam Was na wieczerzę. Przeczytajmy razem, jak zawsze, fragment z pierwszego listu do Koryntian, z 11 rozdziału. Czytajmy od 23 wersetu. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: to jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie, na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Nasz Pan rozpoczął wieczerzę od modlitwy i my też tak ją rozpocznijmy. Pobłogosławmy chleb. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten chleb. Dziękujemy Ci za Twoje ciało, za nas wydane, dla naszego odkupienia. Chcemy dziś, spożywając ten chleb, wzmacniać naszą wiarę dobrami Twojego dzieła. A teraz wspólnie pobłogosławmy kielich. Panie Jezu, dzięki Ci za ten kielich nowego przymierza, które zawarłeś z nami za cenę swojej krwi na krzyżu, oddając za nas swoje życie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że zaprosiłeś nas do przymierza ze sobą. I dziękujemy Ci, że możemy mocą Twego dzieła trwać w wierze, żyć Tobą, cieszyć się wiecznością. Amen. Czytajmy teraz dalszy fragment listu świętego Pawła do Koryntian, od 27 wersetu w 11 rozdziale. Dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie z lekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. A tak, sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, aby
wraz ze światem nie doznać potępienia. Za radą zawartą w tych słowach. I my teraz wejrzyjmy w siebie, zanim sięgniemy po chleb, zanim weźmiemy kielich. Módlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci z całego serca, że tak nas ukochałeś, że dałeś swojego Syna, jedynego. Posłałeś Go na świat, aby za nas umarł. Dziękujemy Ci za to. Chcemy teraz uczestniczyć w tej wieczerzy, ale też prosimy, wejrzyj w nasze serca. Przebacz nam to, czym nie chwaliło, czym nie chwaliliśmy Ciebie w minionym czasie. Przepraszamy Cię szczególnie za każdy czyn, który uczyniliśmy niedyktowany miłością. Przepraszamy Cię za każdy krok postawiony w niewierze. Powołujemy się na Twoją obietnicę, że jeśli wyznajemy swoje grzechy, jeśli przyznajemy się do nich, Ty jesteś wierny i sprawiedliwy i odpuścisz nam nasze grzechy i oczyścisz nas od wszelkiej nieprawości. Przyjmujemy Twoje przebaczenie. Dziękujemy Ci za nie. Amen. Gdy nasz Pan pobłogosławił chleb, to następnie go złamał. Nasz Pan ustanowił wieczerzę dla tych, którzy utożsamili się z Nim przez chrzest w Jego śmierci i pogrzebie, po to, by żyć w Duchu, żyć mocą zmartwychwstania. Jeżeli należysz do takich osób, bądź dziś uczestnikiem stołu Pańskiego. A jeśli jeszcze nie, to dziś podejmij decyzję pójścia za Jezusem. On przenika rzeczywistość. Możesz do Niego mówić. Powiedz Mu, choćby teraz. Panie Jezu, dziękuję Ci, że za mnie umarłeś. Otwieram dla Ciebie moje życie. Wejdź we mnie. Chcę żyć w przyjaźni z Tobą na wieki. Zapraszam Cię do takiej modlitwy i do nowego życia. A wszystkich nas teraz zapraszam, podzielmy ten chleb, a potem podzielmy wino. A teraz
Gdziekolwiek jesteśmy, złączmy się razem w modlitwie Pańskiej. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. A teraz posileni w wierze dokonanym dziełem, łączmy się w uwielbieniu naszego Pana. Żyjmy w sposób, który niesie Mu chwałę. Żyjmy jako ludzie, dla których Jezus Chrystus jest rdzeniem życia.